witam was w kolejnym, ostatnim już odcinku z pierwszego sezonu najlepszych gier mojego dzieciństwa. W tym odcinku zrecenzujemy moją ulubioną grę i zarazem pierwszego FPS-a. Się nazywa Wolfenstein 3D. Zapraszam do oglądania. No a więc jesteśmy menu, mamy nową grę, wczytaj kontrolki, wczytaj grę, zmień widok, przeczytaj to, wyniki, back to demo i wyjście. My sobie wczytujemy sobie natomiast jakiś zapis i gramy. W międzyczasie opowiem, co mi się podoba w tej grze. Podoba mi się tak. Bardzo dobra oprawa wizualna, jak na rok 1992. Wtedy już lepiej być nie mogło, ale nie porównuję tych gier do tej gry do nowej, do jakiejś tam nowej, gry wojennej. No i cóż, audio też jest fajne, model strzelania mi się podoba bardzo. No cóż. No wiadomo. Ach, po prostu kto oczekuje jakiejś tam unowocześnionej grafiki przez 92 roku, no to wtedy to jest debil popieprzony. Tylko tak można powiedzieć. Stare gry to stare gry. Tutaj nie było tak. No i jeszcze AI mi się podoba. Sztuczna inteligencja przeciwników. Ładna. Ładna, nie powiem. Przynajmniej coś robią, a nie że stoją i nic nie robią. To już jest coś. Teraz co? Teraz opowiem, co mi się w tej grze podoba. Znaczy, co to? Co powinni poprawić w tej grze twórcy? Absolutnie nic. Po prostu ta gra wymiata. Gdyby nie to, nie mielibyśmy przecież Call of Duty, wiadomo. Pierwszy FPS. Ukryć się nie da. A teraz, czy granie w tą grę to frajda czy nuda? To niewątpliwie frajda. Teraz jeszcze chwilkę tutaj postrzelamy. No i może podsumuję już ten materiał. Więc Wolfenstein 3D, także znany jako Wolf 3D, jest po prostu grą genialną, świetną, fenomenalną. Po prostu nie wiem, co tu jeszcze mówić. Grafika jak na tamte czasy wymiata. Wszystko wymiata po prostu w tej grze. No jedna sztuczna inteligencja mogła być tak troszeczkę, tak minimalnie lepsza. No ale też jest dobre. W dodatku ta gra to moja ulubiona gra. To już bardziej mi się podoba. Jeżeli chodzi o grę komputerową, to żadna mi się bardziej tak nie podoba. Się fajnie strzelało do tych zombiaków. W drugim epizodzie. Czyli co? Ta gra jest świetna, już po prostu nie wiem, co mówić. Cenzja jest taka chaotyczna. Czy tak? Nie po kolei wiem, co mówić. W tym roku wychodzi Wolfenstein The New Order. Pewnie będzie tak samo fajny. Ale ja tam wolę to. Ten główny bohater tak fajnie tymi oczami tak macha. BJ.
A więc okej. Okay. No, ceny. Grafika 10 na 10, audio 10 na 10, grywalność 10 na 10, animacje 10 na 10, fizyka 10 na 10, AI 9,5 na 10. Pomysł na grę 10 na 10, menu 10 na 10 i ogólna ocena 10 na 10. Do widzenia. Mr. Jones.